Słuchajcie, mam niesamowity wystrój studia latającej kawki, niemal jak Moulin Rouge. Witam Was bardzo serdecznie. Wczoraj tutaj był wieczorem webinar mojej żony. Postanowiłem skorzystać z tego klimatu, także zapraszam. Nie jest to żadna impreza taka, jak ktoś mógłby pomyśleć. Słuchajcie, dzisiaj temat jest, myślę, że na czasie. Przed nami wakacje. Będzie trochę o filmowaniu siebie, ludzi podczas wypoczynku, podczas właśnie wakacji. I podzielę się takimi swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, tym, co robiłem przez ostatnie około 10 tygodni, a zaraz Wam powiem, co to było. Słuchajcie, rozwijając tą swoją technikę dronową, staram się też podejmować kolejne wyzwania. One nie są łatwe, na pewno nie są też takie szybkie, natychmiastowa korzyść, nie. To trwa i ciągnie się miesiącami, czasami tygodniami. I takim jednym z moich fokusów, mogę powiedzieć, czyli moich akcentów głównych, które leżą w obszarze zainteresowania, jest filmowanie ludzi i obiektów w ruchu. Jest na tyle to trudne i temat jest na tyle złożony, że warto na ten temat, myślę, że jeden odcinek poświęcić. Przygotowuję też takie wydarzenie dłuższe, bardziej obszerne, z prezentacją i z przykładami. To będzie webinar dotyczący filmowania obiektów w ruchu, głównie ludzi, ale też samochodów i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, patrząc na te sesje, które odbyłem w tym sezonie już do czerwca, od początku roku, właściwie jak tylko pogoda pozwalała na to, żeby zaangażować ludzi na zewnątrz, to muszę powiedzieć tak, angażowałem dwie modelki, kilkoro sportowców też do tych ujęć, też ludzi na rowerach i w konsekwencji mam taki przegląd możliwości, jeżeli chodzi o poszczególne modele DJI, na co można sobie pozwolić i w jaki sposób sfilmować. Słuchajcie, zwykle podejście jest takie, że jeżeli dany dron nie ma Active Track i podobnych funkcjonalności, no to jest nam ciężko sfotografować czy zrobić ujęcia filmowe osoby podczas ruchu. Faktycznie nie jest to łatwe, ale warto wypracować sobie swój styl i warto poćwiczyć. Na początku to może być obiekt nieruchomy, nawet świerk w parku czy fontanna, cokolwiek co jest w miarę, co ma kształt zbliżony powiedzmy gabarytami do człowieka lub większe, można rozwinąć swoje możliwości. I ja mogę powiedzieć tak, jeżeli chodzi o inteligentne tryby, wszystko jest w porządku, tylko trzeba pamiętać, słuchajcie, o jednej rzeczy, że te inteligentne tryby, one zwykle ustawiają nam obiekt w centrum kadru. Nie skadrujemy na 2/3 i nie skadrujemy też obiektu tak, jak my chcemy. Chyba że zrobimy to w 4K i w postprodukcji przejdziemy do niższej rozdzielczości. Natomiast jeżeli wykształcimy u siebie manualną umiejętność filmowania właśnie obiektów z dość bliskiej odległości, z niewielkiej odległości, to naprawdę będzie fantastyczna sprawa i będzie nam to procentowało cały czas. Moje pierwsze próby, takie bardziej świadome i zaawansowane, prowadziłem z RM2. On się bardzo dobrze spisuje w trybie Focus Track, a dokładnie w trybie Spotlight. Utrzymuje obiekt w centrum kadru i możemy tutaj zastosować też wyższe klatkarze, na przykład 50 klatek na sekundę. Dzięki temu ten efekt speed ramp naprawdę dobrze wychodzi i tutaj robiłem zimowy montaż z samochodem. Focus Track obecnie jest dostępny dla modelu R2 i R2S. Właściwie tylko dwa modele mają ten spotlight dynamiczny. Natomiast miniacz niestety tego nie ma. I tutaj pozostaje kwestia taka, jak filmować miniaczem, jeżeli nie mamy trybu tripod, ale zostaje nam tylko i wyłącznie tryb CineSmooth. Ja parę rzeczy przeprowadziłem, parę testów i jeżeli chodzi o proste loty, przemieszczanie się ze zmianą kierunku, w miarę dobrze to idzie. Gorzej, jeżeli chcemy osiągnąć zjawisko paralaksy, lub też bardziej zaawansowaną technikę, na przykład przelecieć prosto, później zrobić zmianę kierunku i jeszcze cofnąć. W tym momencie jest ciężko trafić z drążkami, dlatego że ta praca drążków w kontrolerze tym nowym, ona niestety jest bardzo dynamiczna. Przy szybkich ujęciach owszem, ale jeżeli chodzi o łagodne ujęcia, trzeba pomyśleć o dodatkowych rozwiązaniach. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że zainspirował mnie brytyjski filmowiec, który nazywa się Philip Bloom. Zamówiłem specjalne drążki z firmy Star RC do tego nowego kontrolera
I to wygląda już dużo, dużo lepiej, bo zobaczcie, one są naprawdę dłuższe i dzięki temu jesteśmy w stanie bardziej precyzyjnie kontrolować ruchy. To, co można by zrobić jeszcze, to wprowadzić elementy gumowe, które będą stawiały opór. I druga rzecz, czy trzecia rzecz, którą można by jeszcze zmodyfikować, to jest uchwyt na smyczałkę. Tak jak ma na przykład Simon Smith ostatnio na ten temat. Podpatrywałem, jak on to robi, ale w tym momencie, jeżeli sterujemy poprzez dwa palce, dużo precyzyjniej będziemy w stanie uchwycić te ujęcia. Ktoś powie, no dobra, nie wychodzi mi za pierwszym razem, trzeba zrobić więcej takich prób. Jeżeli mamy ujęcia wakacyjne, jesteście w stanie zrobić więcej prób. Jeżeli mamy wydarzenie, trzeba faktycznie przećwiczyć wcześniej takie manewry i je zrobić, ale ten kontroler właśnie takie możliwości ma na dzisiaj. Jeżeli chodzi o starszy kontroler, taki jak na przykład z Mavica 2 i oprogramowanie, aplikacja DJI GO 4, czy na przykład dron Mavic Air 1, one mają możliwość przejścia w tryb tripod. Tryb tripod umożliwia nam lot z prędkością 1 metr na sekundę. Dzięki temu naprawdę płynne, wolne ujęcia jesteśmy w stanie osiągnąć podczas na przykład niskiego lotu i śledzenia osoby manualnie lub też śledzenia obiektu poruszającego się po powierzchni ziemi czy po wodzie. To, o czym powiem teraz krótko, a rozszerzę ten temat na webinarze, może zrobię go w następny czwartek, myślę, że to jest dobry termin, to jest przede wszystkim komunikacja z osobą, która jest filmowana. O ile w trybach automatycznych filmujemy głównie siebie, to tutaj, jeżeli filmujemy kogoś, niezależnie od tego, jaki to jest obiekt, komunikacja jest bardzo ważna. Trzeba na stałe móc się z samą osobą porozumiewać. My stosowaliśmy dwa rodzaje komunikacji, albo poprzez telefon i słuchawki, lub też bezpośrednio, jeżeli to było blisko, to bezpośrednio głosowo się komunikowaliśmy. I wcześniej pokazywałem mniej więcej inspiracje do takich ujęć tej osobie, która mi pozowała lub która się przemieszczała, kierowała pojazdem. Pokazywałem, co chcę zrobić, ile prób będzie to wymagało i mniej więcej też uświadamiałem, że nie zrobimy tego za pierwszym razem. I odbiór był dobry. Jeżeli tego nie zrobimy, to osoba po piątym podejściu może stwierdzić, ok, ja już tracę cierpliwość, nie będę tego robić. Natomiast jeżeli uprzedzimy i pokażemy też efekty podczas takiej sesji, przynajmniej te pierwsze efekty, to osoba, która nam pozuje, będzie mega przekonana, że to ma sens i że ten materiał będzie miał dla niej wartość. Jeżeli jesteśmy na etapie początkującym, jakie możemy zastosować w takim razie techniki? Pierwsza technika, którą możemy zastosować, prosta, może powiem o trzech takich, to jest top-down, czyli wznosimy się dronem nad osobę, która nam pozuje, może być to selfie, na wyższym poziomie właśnie, jak to nazywamy. Osoba sobie leży na przykład na piasku, na plaży czy na pomoście, a my wznosimy się coraz wyżej i dzięki temu bardzo fajne ujęcie powstaje. Można też zrobić całkiem przyjemną fotografię. Drugie ujęcie, które jest też bardzo proste, to jest zwykłe przemieszczanie się w bok, a osoba, którą filmujemy lub pojazd lub obiekt zbliża się w naszą stronę, a my w tym momencie przemieszczamy się dronem tylko na bok, bardzo wolno. Łatwa do opanowania technika, która daje całkiem niezłe efekty. No i trzecia technika, którą można wykorzystać, to jest albo wejście w kadr, albo takie minięcie, że drona cofamy i osoba wchodzi nam w kadr. Bardzo ładnie to wychodzi i też w perspektywie pojawia się na ekranie. Często się zdarza, że filmujemy na przykład szybko przemieszczające się łódki albo samochody i wtedy ludzie albo próbują latać w trybie sport, albo bardzo szybko przemieszczają właśnie kamerę, czyli skręty w prawo, w lewo, jał. Lepiej zrobić to tak, że ogarniamy całą perspektywę albo liczymy tylko na to, że obiekt nam wejdzie w kadr. Czyli stacjonarnie zawieszamy miniacza na przykład i obiekt nam wchodzi w kadr i z niego wyjeżdża, a druga metoda jest taka, że ogarniamy szerszy plan, czyli jesteśmy trochę dalej i wtedy przemieszczając się bardzo delikatnie w danej płaszczyźnie jesteśmy w stanie obiekt utrzymać przez parę sekund w kadrze. Ale pamiętajcie, że nie powinniśmy dążyć do tego, żeby cały czas utrzymywać ten obiekt. Jeżeli to jest na przykład bardzo szybki skuter,
czy motocykl, nie jesteśmy w stanie za nim podążać takim małym dronem, dlatego wtedy trzeba tak się ustawić, żeby objąć jak najszerszy kadr lub też w taki sposób się przemieszczać, żeby utrzymać przynajmniej przez parę sekund ten obiekt w kadrze i to też wychodzi w miarę ok. To, co jest bardzo ważne, słuchajcie, jeżeli chodzi o takie wakacyjne ujęcia, to jest też to, żeby znaleźć ludzi z pasją, którzy, tak jak wy macie pasję do latania dronem lub do innych właśnie aktywności, tak, żeby znaleźć osoby z pasją, które będą świadome, co można zrobić, pokażecie im pierwsze efekty i żeby też były cierpliwe, bo jak ktoś wykonuje coś, co jest jego pasją, nie zniecierpliwi się, nie powie wam po 3 minutach, że już wystarczy, tylko będzie cierpliwie pozować, bo wie i ma świadomość, że to wyjdzie coś naprawdę niezłego. Dlatego ta komunikacja, kontaktowanie się i przygotowanie sesji wakacyjnej jest bardzo ważne. Jeżeli jedziecie z dziewczyną czy z chłopakiem gdzieś na wypoczynek, to też warto pokazać te pierwsze ujęcia, żeby osoba była zachęcona i żeby widziała, że ten efekt jest ok. No, ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to warto robić ujęcia przy zachodzie słońca, czyli ta golden hour. Z tych doświadczeń, które ostatnio zebrałem, dużo było takich sesji, gdzie światło słońce świeciło bardzo intensywnie w twarz i ludzie nie wychodzą zbyt dobrze. Trzeba też pamiętać o ekspozycji, żeby ustawiać ekspozycję niekoniecznie na przykład na tło, bo przepalimy białą koszulkę, tylko żeby zwrócić uwagę, w co nasz obiekt jest ubrany albo w jakiego koloru jest dany obiekt. Bo jeżeli jest biały, to faktycznie trzeba ustawić ekspozycję na tę biel, a nie na przykład na zieleń, na otaczającą trawę, bo wtedy przepalimy całe ujęcie. Także z tych doświadczeń to jest mniej więcej w skrócie to parę takich, może 5 takich technicznych spraw związanych z wakacyjnymi ujęciami. Ja rozszerzę to na całą godzinę z prezentacją i pokażę więcej przykładów na webinarze. Jeżeli zainteresowani jesteście dalszym rozwojem dronowym, na dole pod filmem w opisie mam link do darmowego warsztatu filmowanie dronem. Jestem też autorem kompleksowych warsztatów i produktowych, i aplikacyjnych, jeżeli chodzi o poszczególne modele, czy to Mini, czy coś lepszego, jak na przykład R2, czy może Mavic 2 Pro. Zapraszam serdecznie i sprawdźcie, jak wyglądają takie opracowania, gdzie od A do Z pokazuję od rozpakowania aż po postprodukcję i uzyskanie mega fajnych ujęć i efektów, łącznie z ustawieniami i ze studium przypadku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!